Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować CleanROM Xenogenesis na SUSie Transformerze TF300T. CISHOR TV przedstawia film, jak zainstalować CleanROM Xenogenesis na tabletach ASUS z playlisty. Modyfikacja Androida. Pierwsze, od czego musimy zacząć, to oczywiście pobranie samego ROMu. Oczywiście link do tematu na XDA znajdziecie w opisie. Ja chciałem Was z góry przeprosić, że jest taka kiepska rozdzielczość. Właśnie tego, jak pobieram ROM, gdyż mój ekran nie pozwala na wyższą, a robiłem to na urządzeniu przenośnym. Więc tak, mamy dwie wersje. The Odex version. The Odex to jest taka wersja, gdzie mamy więcej możliwości modyfikacji naszego ROMu, aczkolwiek ROM jest minimalnie wolniejszy. Zaś Odex to jest taka wersja, gdzie mamy mniej funkcji modyfikacji naszego ROMu, ale ROM jest zdecydowanie szybszy. Oczywiście to nie będę tłumaczył, jak to działa szczegółowo, gdyż chodzi o to, w jakim formacie są zapisane aplikacje. Czy w dwóch plikach, czy w jednym pliku. Oczywiście pod spodem w temacie znajdziecie benchmarki, kernele i tak dalej, ale nas interesuje jedynie ROM, który pobieramy i wrzucamy do tabletu na kartę pamięci, czy też do pamięci wewnętrznej. Wszystko jedno. Wybieramy jeden z linków i ściągamy. Ok, jesteśmy już na tablecie i teraz wystarczy jedynie wejść naszego recovery. Ja mam to od razu w menu zasilania. Mogę od razu uruchomić ponownie tablet w trybie recovery. Jeżeli jednak Wy tak nie możecie, wystarczy przytrzymać przy wyłączonym tablecie przycisk do zmniejszenia głośności oraz włączenia. Oraz kiedy pojawią się takie trzy ikonki, wystarczy zatwierdzić wszystko przyciskiem do zwiększenia głośności na ikonce RCK. Widzimy już logo TeamWin i zaraz uruchomi nam się menu TeamWin Recovery Project, czyli TWRP Recovery. Oczywiście teraz wybieramy opcję Install i szukamy naszego ROMu. Jeżeli mamy na microSD, wybieramy microSD, jeżeli w pamięci wewnętrznej to internal storage. Ja jak zawsze mam na mojej karcie microSD i właśnie teraz go zainstaluję. I w ten oto sposób zaczyna się instalacja. Najpierw przechodzimy do Aroma Installer. Jest to taki instalator, który jest wzbogacony graficznie. Jest ładniejszy niż takie zwykłe recovery i bardziej funkcjonalny. I bardziej zawodny. Oczywiście tutaj wybieramy model naszego tabletu. Ja standardowo wybieram TF300T. Akceptujemy wszystkie change logi. I teraz tak. Jeżeli nie mieliście wcześniej CleanROMu ani stoka, jeżeli go mieliście, to wybieramy pozycję pierwszą. Jeżeli jednak mieliście coś innego, CyanogenMod albo coś, musicie zrobić factory reset z poziomu wipe, z recovery, z menu głównego. I teraz kernel. Ja wybieram ZOC, gdyż to jest podkręcony kernel, czyli że mamy więcej gigaherców na procesorze. Tablet będzie chodził zdecydowanie szybciej, ale jest to też dużo bardziej ryzykowne, że tablet się przegrzeje albo coś. Jeżeli nie będziemy go przegrzewać, jeżeli nie będziemy go tak bardzo męczyć, to jest wszystko ok. I teraz mamy US Build i WW Build. My mieszkamy w Europie, więc my wybieramy WW oraz DPI wybieramy 166 rozdzielczość domyślna. Następne te wszystkie klikacze to są funkcje, jak i aplikacje, które chcemy mieć zainstalowane. I tu wybieramy według naszych własnych preferencji. Tu nie ma się co kierować filmikiem, gdyż jeżeli chcemy mieć daną aplikację, po prostu ją zaznaczamy, a jeżeli jej nie chcemy, ją odznaczamy. Ja zaznaczyłem te aplikacje, które uważam za sensowne.
a te, których nigdy nie używam, oczywiście nie zaznaczyłem, by nie zajmowały niepotrzebnego miejsca w menu aplikacji, jak i w pamięci tabletu. Kiedy już wszystko wybierzemy, oczywiście wybieramy przycisk Next. I teraz wybieramy dodatki. Adobe Flash na pewno. Keyboard Manager, jeżeli mamy klawiaturkę, to też. I teraz Sound Manager. Ja wybieram DSP, gdyż jest to chyba najlepszy manager z najlepszym equalizerem. Tweaks. Browser to RAM, Adblock. To jest taki tweak, który nam blokuje reklamy w aplikacjach, w grach. Zip Align Apps też się przyda, gdyż to troszeczkę przyspiesza działanie tabletu. GPU Rendering, czyli że wszystko jest renderowane za pomocą karty graficznej. I u góry było coś takiego jak Browser to RAM. I to również zaznaczamy. Uwaga! Wymagania. To jest jedynie Bootloader 10.6, czyli ten z Androida Jelly Bean 4.2.1 z oficjalnego oprogramowania Asusa. Nic więcej nam nie potrzeba, oczywiście obowiązkowo recovery do zainstalowania ROMu. I teraz mamy czas, żeby sobie chwileczkę porozmawiać. Jeżeli we wcześniejszych krokach nie wiecie o co chodzi, proponuję po prostu wyszukać daną nazwę danego tweaku w Google'ach. I tam dowiecie się wszystkiego o danej modyfikacji. Dowiecie się, czy chcecie ją instalować, czy jest to wam potrzebne, czy nie. Myślę, że jest to najlepszy sposób. Ja robiłem dokładnie tak samo, jeżeli czegoś nie rozumiałem. Rzadko się to zdarzało, aczkolwiek czasami tak było. Więc polecam po prostu przepisać jedną frazę do wyszukiwarki i wszystkiego dowiecie się właśnie z poziomu popularnego Google'a. Oczywiście w międzyczasie chciałbym was zachęcić do zadawania pytań w komentarzach, czy też na adres e-mail sishartv@gmail.com, jak i sugestii co do następnych odcinków. Jeżeli macie jeszcze jakiś problem, oczywiście śmiało pytajcie, wam odpowiem jak najszybciej tylko się da. Oraz co? Skoro dzisiaj instalujemy CleanROM Xenogenesis, myślę, że jakoś w najbliższym czasie zrobimy sobie recenzję. Jeszcze dodam od siebie, że CleanROM Xenogenesis to jest taki ROM, CleanROM ogólnie, taki jak był Inheritance, taki jak teraz jest Xenogenesis, to jest ROM, do którego zawsze wracam. Instaluję CyanogenMod moda, potrzymam na nim przez 2 tygodnie, wracam do CleanROMa. Pac-Man u mnie na tablecie chyba był tak z 1 tydzień, wróciłem do CleanROMa. Tak samo AOKP też tak chyba 1 tydzień było mi na tablecie i znowu wróciłem do CleanROMa. Nie wiem dlaczego, ale po prostu to jest najstabilniejszy ROM i najszybszy dla naszego tabletu. Jeżeli zależy nam na szybkości i stabilności, jest to ROM idealny. Jak widzicie, bot animacji wybraliśmy Asus BIOS i po uruchomieniu ponownym tabletu zaczną się czary. Myślę, że jest to chyba najfajniejsza, najfajniej wyglądająca bot animacja. Dlatego też ją wybrałem. O, teraz widzimy Tweaki. Ja wybrałem browser to RAM, on przyspiesza przeglądarkę. Exposed App Installed. To jest coś takiego, że możecie sobie na przykład zrobić przezroczyste navbary albo coś. Myślę, że dosyć fajna rzecz. Szczegółowo to chyba sobie omówimy przy recenzji, gdyż jest to taka aplikacja, którą dostajemy wraz z instalacją tego ROMu. Oczywiście standardowo na końcu Wipe Cache i Delvic Cache. I teraz możemy ponownie uruchomić nasz tablet. Standardowy pasek flashowania Asusa. I teraz dzieją się czary. Są paski po zainstalowania kernela. Jest to kernel podkręcony, jak widać jest źle podkręcony. Jestem chyba jedynym człowiekiem, który ma właśnie takie przeżycia po instalacji podkręconych kerneli. I to jest to, o czym mówiłem, bo ta animacja Asus BIOS
Wygląda całkiem fajnie, oczywiście nic się nie dzieje, to jest tylko botanimacja. Całkiem fajnie wyglądająca, mi się podoba osobiście. I rozpoczyna się pierwsze uruchomienie naszego ROMu. Oczywiście pierwsze uruchomienie po instalacji zawsze trwa nieco dłużej, więc bądźmy cierpliwi. My sobie oczywiście to wszystko przewiniemy. Aczkolwiek jest to fajna okazja, żeby też troszkę porozmawiać. Jak już wiecie, jest profil na Google Plus Sysheart TV i tam możecie zadawać pytania oraz są najświeższe informacje dotyczące kanału, jak i naszego tabletu. No i najnowszych odcinków. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia naszego profilu na Google Plus. Link znajdziecie w opisie filmu. Może macie jakieś propozycje co do następnych odcinków? Jakie mają być? Co będziemy w nich robić? Jeżeli tak, śmiało piszcie, a postaram się wszystko zrealizować. I teraz rozpoczynamy turbo przyspieszanie uaktualniania Androida. Proszę, gotowe. Teraz już możemy zobaczyć efekty naszej pracy. Wchodzimy w ustawienia, informacje o tablecie. I w numerze kompilacji mamy Clean ROM Xenogenesis 5.1.1. Czyli wersję Clean ROMu, którą zaktualizowaliśmy, jak i wersję jądra, czyli kernela, odpowiedzialny właśnie za takie bajery jak te paski na logo Asusa. No dobra, na dzisiaj to wszystko. Cześć, pozdrawiam. Do następnego odcinka.